Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym live. Robię go z trochę innego otoczenia niż zazwyczaj, ale temat jest też absolutnie wyjątkowy, dlatego że dzisiaj nie będziemy mówić o tym, jak inwestować, chociaż oczywiście temat, którym się zajmiemy, w pewnym sensie też pomoże nam w wielu decyzjach, także tych finansowych, ale będziemy mówić o tym, jak nieco lepiej o siebie zadbać na koniec tego roku i jak dbać o to, żeby w jak największym stopniu żyć według własnych zasad, żyć po prostu po swojemu i jak też w bardzo taki spokojny, wyważony sposób przeżyć końcówkę roku, przeżyć ten bardzo często czas pełen wyzwań, czas końcówki roku i czas robienia noworocznych postanowień, to przecież jest zawsze taki moment w roku, który jest nabuzowany emocjami, który nie dla wszystkich jest przyjemny. Dzisiaj będę gościć wyjątkową gościnię, dlatego że będzie z nami psychoterapeutka i nauczycielka mindfulness Milena Wojnarowska, która prowadzi profil Przystanek Mindfulness. Więc już czekam na Milenę, żeby zadać jej te wszystkie pytania, które pewnie wielu z Was się też kotują teraz w głowie. I oczywiście zapytam nie tylko o samą właśnie o to, czym ta uważność jest, ale też jak nam może pomóc. Już czekamy. Cześć Milena, bardzo miło Cię widzieć. Cześć Dorota, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie, zwłaszcza, że ten temat, o którym dzisiaj chciałam porozmawiać, czyli jak żyć po swojemu, jak nie dać się gorszym myślom, jeżeli nie miałyśmy idealnego roku za sobą, to jest taki temat, który chodził mi po głowie już od dłuższego czasu. Bo mam wrażenie, że to jest też taki temat, z którego bardzo wiele różnych naszych życiowych decyzji później wychodzi i chociażby dlatego warto się tym zająć. A napisałam do Ciebie z prośbą, z zaproszeniem na ten wywiad w takim specyficznym momencie w roku, dlatego że dla wielu osób właśnie końcówka roku to jest czas, w którym my naturalnie bierzemy się za takie podsumowania. To jest też czas spotkań świątecznych, które oczywiście są radosne, no ale też w zależności od tego, jakie mamy relacje z rodziną i jaki miałyśmy rok, niekoniecznie też podchodzimy entuzjastycznie do tych wszystkich rozmów przy świątecznym stole. Więc dzisiaj przede wszystkim chciałam Cię podpytać, jak przeżyć ten czas po swojemu, jak się nie dać wścibskim pytaniom, jak też postarać się właśnie zachowywać te nasze granice, ten dbać o siebie w tym właśnie takim bardzo emocjonalnym czasie. Okej, zacznijmy jednak od tego właśnie, co mamy już tuż przed sobą, czyli święta. Bardzo wiele osób właśnie w tym świątecznym czasie, też ze względu na to, że właśnie mamy przed sobą rozmowę z rodziną, ma takie naturalne skłonności do tego, żeby sobie pomyśleć, jak nam ten rok minął. No i nie zawsze czujemy, że ten rok nam minął zbyt dobrze, zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, ten rok był dla wielu osób ogromnym wyzwaniem i w ogóle w ostatnich latach na świecie tak wiele się dzieje, że po prostu łatwo jest tak tracić ten grunt pod nogami. Jeżeli jesteśmy właśnie w tym takim słabszym momencie w naszym życiu, jeżeli miałyśmy fatalny rok albo przynajmniej słaby rok, to jak się nie dać tym gorszym myślom, jak się tym nie zdołować? Tak, rzeczywiście święta i Nowy Rok to jest taki czas, kiedy mocno bierzemy się za to podsumowanie, bo to też jest taki moment krańcowy, jakby mamy takie uczucie, no tak jakby się właśnie coś kończyło, mimo że to jest tak naprawdę tylko zmiana kartki w kalendarzu. I tak sobie myślę, że w czasie takich podsumowań, w ogóle pod koniec roku, my też mamy bardzo dużo okazji do porównywania się z innymi. To już widać tak naprawdę wszędzie w social mediach, że te porównanie, że te podsumowania takie końcoworoczne się pojawiają i też ludzie pokazują, w jaki sposób właśnie spędzają święta, też taka świetna okazja do porównywania się, w szczególności dla osób, które nie do końca lubią ten czas. Ale tak bym powiedziała, że my robiąc tego typu podsumowanie, jeśli mieliśmy taki gorszy okres,
to mamy tendencję, mamy takie tendencyjne postrzeganie tego, co się zadziało. I w terapii poznawczo-behawioralnej od razu byśmy wskazywali na zniekształcenia poznawcze, czyli takie różne pułapki, w które wpada nasz umysł. I mogę sobie tak pomyśleć, mój rok był fatalny. No to ja wtedy jako terapeutka zacieram ręce i ja wtedy sprawdzam, okej, czy cały rok faktycznie taki był. Jakie mamy dowody na to, że ten rok był fatalny, a jakie mamy przeczące, co faktycznie dobrego się w tym czasie wydarzyło i czy ja być może tutaj nie zniekształcę w jakiś sposób rzeczywistości. Możemy też mieć taki filtr mentalny, też taka kolejna pułapka myślowa, w którą wpadamy, czyli takie skupianie się właśnie tylko na negatywach, umniejszanie też tych wszystkich pozytywów, no bo jak my jesteśmy w tym filtrze, to my nie zwracamy uwagi na te wszystkie małe rzeczy. My nawet nie jesteśmy w stanie o nich pamiętać, bo to też jest zgodne z naszym nastrojem. W ogóle. I my tak fajnie działamy, po prostu jakby wybiórczo patrzymy na tę rzeczywistość, na tę historię z ostatniego roku. Dokładnie tak. I to też jest wzmacniane przez trudne emocje, bo jeśli ja pod koniec roku jestem smutna, no to moja uwaga siłą rzeczy będzie szła w te takie bardziej negatywne aspekty tego roku, nie do końca w te pozytywne. Więc też o tym warto pamiętać, i być może zadać sobie takie pytanie, czy gdybym miała teraz po prostu lepszy humor, to czy dalej byłoby to aż takim bardzo dużym problemem? Czyli też sprawdzamy, jakie są fakty. Czy faktycznie cały rok był fatalny, czy być może w szczególności jego końcówka? Czyli tutaj mielibyśmy taki efekt świeżości, że pamiętamy to, co jest najbliżej. Ale tak myślę, że nawet przyjmując takie założenie, że okej, no ten rok był fatalny, no to pytanie, czy kolejne lata też takie będą i czy to faktycznie ma aż takie duże znaczenie? Innymi słowy, czy ja za 5 lat będę o tym pamiętać, że coś tam mi nie wyszło? I też tak myślę, że wszystkie, nie wszystkie, ale większość takich trudnych doświadczeń, w szczególności takich biznesowych, możemy je traktować jako lekcje. I być może dam taki przykład gdzieś ze swojego życia i prowadzenia biznesu. Przystanek mindfulness istnieje od 1,5 roku, więc ja bardzo dużo się przez ten czas nauczyłam, też z bardzo wieloma osobami współpracowałam i miałam sporo różnych trudności wybierając kontrahentów, z którymi pracowałam. I były osoby, które mnie tak najzwyczajniej w świecie oszukały. I tak sobie, to nie były też jakieś takie bardzo duże kwoty, ale rzeczywiście no, gdzieś tam dotykały. Dotykały być może też takie, może trochę też ego, że no dałam się gdzieś tutaj wykorzystać. No i ja ewidentnie w jednym przypadku to ja nawet nie podpisałam umowy, nie dogadałam wszystkich warunków. No i była tam taka sytuacja, że mieliśmy się rozliczać w stawce godzinowej, czego już nigdy więcej w życiu nie zrobię, no ale nie mogłam tego wiedzieć, nie mogłam wiedzieć, na kogo trafię, więc ja teraz mam świetną lekcję, jak te wszystkie umowy negocjować, więc możemy zobaczyć, które z tych takich negatywnych, powiedzmy, doświadczeń, z tych porażek, czego one nas tak naprawdę uczą. No bo jeśli nie odniesiemy porażki w niektórych obszarach, no to też możemy nie zdobyć takich bardzo wartościowych lekcji. Ale ja się tutaj z Tobą absolutnie w 100% zgadzam. To, co w ogóle mówisz, jest bardzo spójne z tym, co też bardzo często dotyczy obserwacji w inwestowaniu, w zarządzaniu pieniędzmi. Bo po pierwsze też obserwujemy taki efekt świeżości, czyli często jak zrobimy na przykład jakąś gorszą transakcję, na której stracimy pieniądze, to wtedy mamy tendencję do tego, żeby myśleć o sobie źle, żeby stwierdzać, że jesteśmy do niczego, dlatego że po prostu ta transakcja nam nie wyszła, straciłyśmy pieniądze, ale w gruncie rzeczy, nawet jeżeli dany rok zakończył się stratą, to najważniejsze jest to, czego się nauczyłyśmy po drodze, bo jeżeli faktycznie my już nie popełnimy tych błędów, które popełniłyśmy, to jesteśmy o wiele kroków dalej, tylko że, no właśnie, pewnie łatwiej jest powiedzieć, a trudniej jest tak to sobie przyswoić gdzieś w głowie. Otóż każda porażka ma takie dwa aspekty. Jeden to jest takie, że rzeczywiście coś tam mi nie wyszło i to jest nieprzyjemne. No, ponoszę jakieś tam konsekwencje tego. Ale ten drugi aspekt to jest właśnie to, co ja sobie o tym wszystkim myślę i co myślę na swój temat. Więc to normalne, że będzie nas boleć. Kiedy coś nie pójdzie i podejmiemy złą decyzję, ale możemy starać się przynajmniej to oddzielać trochę od siebie, że to niekoniecznie coś o nas mówi. Czyli my patrzymy na siebie właśnie przez pryzmat naszych przekonań o sobie,
i czasem możemy być wobec siebie bardziej surowe niż inne osoby są wobec nas. Tak, zdecydowanie. To w ogóle jest bardzo fajny sposób na to, żeby sobie popodważać trochę takie trochę trudnych myśli, które my mamy na swój temat, czy wszelkiej maści jakieś takie oskarżenia. I weźmy na przykład ten mój przykład z niepodpisaniem umowy i daniem się oszukać. Mogłabym zacząć na siebie wjeżdżać, mówiąc, że Boże, jaka ty jesteś głupia, czemu ty tego nie przewidziałaś, że to jest wszystko twoja wina. I gdybym odwróciła perspektywę i zdarzyłoby się to na przykład mojej przyjaciółce, czy ja powiedziałabym jej to samo, że jest beznadziejna, głupia i dała się wykorzystać, czy być może powiedziałabym jej, hej, robiłaś to pierwszy raz, bądź na siebie wyrozumiała, dopiero się uczysz, masz prawo do popełniania błędów. I po prostu nie popełnisz takiego błędu w przyszłości, a nawet jeżeli popełnisz, no to trudno, jakby ważne, żeby o tym pamiętać cały czas. No dobra, to jest bardzo ciekawe. Natomiast ja bym wróciła właśnie do tego najbliższego czasu, bo okej, faktycznie, my w święta często jesteśmy konfrontowani, czy też konfrontowane z tym, co się wydarzyło w naszym życiu przez ostatni rok. Też czasem się spotykamy z dalszą rodziną, więc jakby w naturalny sposób opowiadamy, co takiego wydarzyło się w naszym życiu. No ale święta się też bardzo często kojarzą z tak zwanymi wścibskimi pytaniami, czyli dlaczego poszłaś na te studia, a nie na inne? A czy masz już jakiegoś kawalera, tudzież wersja dla mężczyzn, czy już jakaś panna się pojawiła w twoim życiu? Kiedy ślub, kiedy dziecko? Te pytania są bardzo często zupełnie nie na miejscu, albo są zadawane też na przykład na forum całej rodziny i stawiają nas w sytuacji, która jest niekomfortowa, mówiąc tak krótko. Oczywiście pewnie nie każdy, czy też nie każda z nas z takimi pytaniami się spotyka, no ale czasem znajdzie się właśnie wścibska ciocia, wścibski wujek, którzy potrafią powiedzieć to i tamto. Jak w ogóle reagować na takie wścibskie pytanie, jeżeli nie chcemy na nie odpowiadać? No czyli na pytania, które są po prostu mało dyskretne. I też jak odpowiadać na takie zaczepki związane z naszymi wyborami, bo czyli na przykład tym, że nie poszłyśmy na medycynę, tylko poszłyśmy na przykład na finanse albo na filologię. Jak po prostu też mądrze, ale nie agresywnie na te pytania odpowiedzieć, żeby też nie prowokować potem ogromnych dyskusji i nie narażać się na takie nieprzyjemne komentarze. Rozumiem, chodzi o to, żeby nie musieć tak naprawdę tego wszystkiego tłumaczyć, być może po raz kolejny, tak. Stawiając, no właśnie tak miękko bym powiedziała te granice, mówiąc na przykład, słuchaj, ciociu, jest to dla mnie trudny temat, nie chcę o tym rozmawiać, czy możemy porozmawiać proszę o czymś innym? I być może też dodając takie pytanie, to jestem ciekawa z kolei, co tam się dzieje u cioci, jak tam cioci zdrowie. I to jest o tyle fajna strategia, że ta osoba nie czuje się, nie wiem, tak jakbyśmy ją właśnie, tak jakby to był jakiś taki kontratak, nie ma tutaj takiego ryzyka konfliktu, no bo ta ciocia zacznie mówić o tym swoim zdrowiu, bo skoro wiemy, że ma jakieś problemy, no to pewnie już na wcześniej o tym mówiła i ludzie lubią o sobie mówić, więc to jest taki bardzo fajny dystraktor, czyli z jednej strony ćwiczymy tą umiejętność stawiania granic, ale też pokazujemy drugiej osobie, że jakby dalej możemy kontynuować rozmowę, pomimo tego, że nie zajmujemy się w tej chwili mną. I oczywiście wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. Większość z nas wie, przynajmniej z moich obserwujących, jak takie asertywne odpowiedzi mogłyby wyglądać. No ale co z tego, skoro jak już przychodzi co do czego, no to jak tylko usłyszymy takie pytanie, to my się już zaczynamy gotować w środku i jesteśmy albo gotowi do... Tak. Tak. I jesteśmy właśnie gotowi do kontrataku albo wchodzimy gdzieś tam w tą rozmowę, z którą się czujemy niekomfortowo. I coś, co jest bardzo fajne do zrobienia, jeśli wiemy, że są jakieś takie pytania, które powtarzają się rok w rok, takich, których się spodziewamy, to my możemy sobie to poćwiczyć wyobrażeniowo. W ogóle bym chciała, że nauczenie się stawiania granic to jest pewna taka ekspozycja na lęk, bo my tego też nie robimy często z jakiegoś powodu, a ekspozycję, przynajmniej w terapii poznawczo-behawioralnej, wprowadza się również wyobrażeniowo.
Czyli ja mogę sobie wyobrazić, tak ze szczegółami gdzieś tam położyć się, zrelaksować i wyobrazić sobie taką typową sytuację, kiedy ta ciocia właśnie do mnie mówi, no to kiedy dzieci? Mogę sobie wyobrazić dokładnie, jak ona może być ubrana, jej wyraz twarzy i też poczuć w trakcie, jakie się pojawiają we mnie emocje, kiedy ja sobie to wyobrażam, bo one się będą w jakimś stopniu pojawiać, w zależności od tego, że to jest jakiś taki bardzo trudny temat. I możemy sobie w wyobraźni przećwiczyć to, jak my reagujemy i zrobić to parę razy. To nam zdecydowanie ułatwi zareagowanie na to w takiej realnej sytuacji. To nie oznacza, że na pewno tak zareagujemy i się nie wkurzymy na tą ciocię albo nie wejdziemy w tą rozmowę, ale będziemy też na to bardziej przygotowani i będziemy już trochę mieli przepracowane te emocje, które się tam pojawią. Czyli tak naprawdę nie zawsze chodzi nawet o to, co my mówimy, ale o to, żeby przećwiczyć sobie, jak my się czujemy w danym momencie, żeby też nie być potem zaskoczonym jakby napływem tych emocji i po prostu nie zareagować na przykład nerwowo ze względu na te emocje. Dokładnie tak, bo jak sobie tak to wiele razy wyobrazimy, no to ta sytuacja trochę przestanie nas ruszać w pewnym momencie. My się przyzwyczajamy do wszystkich emocji, do każdej sytuacji jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, więc warto jest też próbować sobie właśnie wyobrażać różne rzeczy, które są dla nas trudne. I to naprawdę ma bardzo wysoką skuteczność tego typu techniki. Właśnie to samo mi przyszło do głowy, że człowiek się jest w stanie do wielu rzeczy przyzwyczaić, więc prawdopodobnie do emocji również. Ale tutaj mi się pojawia w głowie jeszcze jedno pytanie. Okej, jak my wiemy, jak sobie przećwiczyć te pytania na sobie, jak spróbować przygotować się do tych pytań, które mogą się pojawić, a jak zasugerowałabyś, by reagować, jeżeli na przykład widzimy, że komuś innemu z naszej rodziny zadawane są takie nieprzyjemne pytania, niedyskretne pytania i osoba się czuje z tym niekomfortowo. Czy w ogóle reagować, czy dać się sytuacji rozwijać i nie wtrącać? Co byś tutaj zasugerowała? No to może być trudne i myślę, że zależy od tego, jaka ta rodzina jest, no bo niektórzy rzeczywiście mogą to odebrać jako pewną formę ataku, ale ja bardziej jestem za tym, żeby w jakiś sposób reagować i zachęcać: hej, słuchajcie, może pogadajmy o czymś innym, bo widzę, że tam Kasia nie czuje się wystarczająco komfortowo. Możemy próbować odwrócić tą uwagę, bo jest ryzyko, że kiedy powiemy zostawcie ją w spokoju, to ktoś tam się może oburzyć i pojawi się jakaś taka nieprzyjemna atmosfera. Ale co jest, to też jest ważne, że jeśli już Kasia będzie tak maglowana podczas tej wigilijnej kolacji, to tak myślę, pogadać z nią i powiedzieć jej, że hej, widziałam, że zrobiło ci się wtedy przykro, to nie było okej, co oni zrobili, czy chciałabyś o tym porozmawiać? Czyli też taka późniejsza troska. Czyli po prostu też wspierać tę drugą osobę, a niekoniecznie konfrontować się z innymi osobami. Czyli tutaj również strategia odwrócenia uwagi bywa bardzo skuteczna. Tak, najlepsza. Tak. Odpowiedź na niekomfortowe pytanie, a tak przy okazji, jakie pyszne te pierogi. No. Okej, dobrze, czyli no to myślę, że w takim razie mamy tutaj mniej więcej przygotowaną strategię i ja też podejrzewam, że każdy czy każda z Was, która nas też dzisiaj słucha, pewnie macie jakieś właśnie swoje pytania, bardzo indywidualne, ponieważ też różne rzeczy po prostu nas dotyczą. No, ale tutaj właśnie też w kontekście zarówno takich rozmów świątecznych, jak i później tych wszystkich rozmów z rodziną, które się pojawiają w jakichkolwiek innych sytuacjach, czy też rozmów ze znajomymi, pojawia się też taka kwestia, która bardzo często przychodzi nam z trudem, czyli po prostu umiejętność życia po swojemu, czy też bycia taką zadowoloną z własnych wyborów, bo często jest tak, i to myślę, że bardzo mocno wybrzmiewa podczas świąt, dlatego że po prostu spędzamy czas w tradycyjny sposób, w tradycyjnym otoczeniu. Często też z rodziną, która ma tradycyjne poglądy, chociaż oczywiście to się też potrafi zmieniać i różnie wyglądać. No i czujemy, że gdy zadawane są nam pytania, to że musimy się właśnie tłumaczyć, że no okej, dobrze, jakby już odkładamy na bok te pytania o to, dlaczego nie poszłaś na tą medycynę, albo na przykład kiedy dziecko i tak dalej,
Natomiast na przykład czasem my czujemy, że my w swoim życiu dokonujemy dobrych wyborów, my jesteśmy z tego życia zadowolone i nie czujemy, że my musimy się tłumaczyć, na przykład właśnie z tego, że nie poszłyśmy na medycynę, tylko na studia, które autentycznie nas cieszą i po których też mamy pomysł na siebie. Albo, że dużo podróżujemy po świecie, ale kochamy to i jakby wiemy też, jak się w tym temacie rozwijać, jak to później wykorzystać dla siebie. Ale nawet jeżeli robimy fajne rzeczy, które nam sprawiają radość i satysfakcję, to często oznacza to, że nie wpisujemy się w jakieś społeczne oczekiwania i to gdzieś z tyłu głowy zaczyna być takim problemem, jakby bardzo jakby często skonfrontowane z taką tradycyjną wizją życia, właśnie czujemy taką potrzebę, żeby się z tych naszych wyborów tłumaczyć. Dlaczego tak trudno jest żyć po swojemu? Czyli z tego życia po swojemu jesteśmy zadowolone. Mhm. Wiem, że to jest też wpisane w ludzką naturę, żeby przejmować się krytyką, bo też tak sobie myślę, że nasze przetrwanie kiedyś zależało od tego, czy nas grupa akceptowała. Więc my siłą rzeczy będziemy na to w pewien sposób wrażliwi. No ale niektórzy mogą być na to wrażliwi bardziej, a niektórzy mogą być wrażliwi mniej. I tak myślę, że taką istotną różnicą pomiędzy tymi osobami może być na przykład to, czy my mamy jakąś grupę wsparcia. Czy ja mam w takim swoim życiu na co dzień osoby, które są okej z tym, co ja robię, które to akceptują i które też mi kibicują. Dlatego na przykład takie inicjatywy jak Girls Money Club są super, bo to jest mega ważne, żeby mieć ten taki swój mały światek osób, które będą podobne do nas, które dadzą nam takie poczucie, że okej, moje decyzje są w porządku. Jeśli jesteśmy z tym osamotnieni, to rzeczywiście możemy mieć takie poczucie, że walczymy gdzieś przeciwko całemu światu. A taka inna kwestia to jest to, dlaczego ja się tej krytyki tak bardzo boję. Każdy z nas może się bać jej z trochę innego powodu, ale tak myślę, że to często sprowadza się do lęku przed odrzuceniem. I wtedy mogę sobie zobaczyć, jakie są fakty. Znowuż, czy faktycznie ludzie mnie odrzucają, bo ja mam jakiś inny styl życia niż pozostali, czy to jest po prostu taki jeden aspekt mnie, którego oni nie rozumieją, a cała reszta jest w porządku. Więc myślę, że to też jest w dużej mierze taka praca na naszych przekonaniach i jakiego my traktowania oczekujemy od ludzi, czego my się spodziewamy, że oni mogą zrobić w związku z tym. Bo też trochę jest tak, że jeżeli my spodziewamy się znów takich niekoniecznie przychylnych komentarzy, to znów możemy się do tego przyzwyczaić, możemy się do tego przygotować i wtedy to nas nie będzie ruszać. Czyli tak, dokładnie to samo jak z całą resztą tak zwanych wścibskich pytań. No dobrze, ale już tak odłóżmy na bok te wszystkie kwestie świąteczne, bo no, mamy już pewną strategię, ale te święta prędzej czy później miną i przyjdzie koniec roku i to jest naturalnie taki czas oczekiwań. Właśnie tak jak wspomniałaś wcześniej, taka symboliczna data, która niby jest kartką w kalendarzu, ale ja też nawet, mimo że nie czuję takiego przywiązania do symboli, ja sama czuję po prostu ten taki inny czas w ciągu roku, taki, który jest nieco wolniejszy, bo wszyscy trochę zwalniają, biorą sobie wolne i mają dużo czasu na myślenie. No i oczywiście pojawia się temat podsumowań końcoworocznych i też nawet no, większość z nas sobie świadomie lub nieświadomie takie podsumowania w głowie robi. Jak te podsumowania robić mądrze? Czy w ogóle je robić? A jeśli tak, to jak nie być ani zbyt surową wobec siebie i nie krytykować siebie za te nasze błędy, oczywiście wyimaginowane lub prawdziwe, ale też jak nie przesadzić w drugą stronę i nie być taką pobłażliwą, nie mieć już w ogóle żadnych ambicji i chęci jakiejś fajnej zmiany w życiu. Ja myślę, że podsumowania warto robić, ale być może nie zmuszałabym się do tego, bo wszyscy inni to robią. Znowu robienie czegoś w zgodzie ze sobą, to, że każdy teraz zapisuje gdzieś na Instagramie to, co w tym roku się udało, co zobaczył i tak dalej, to też nie oznacza, że ja muszę robić dokładnie to samo. Ale też myślę, odnosząc się trochę do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku, że też uczciwie sobie sprawdzam, co mi się w tym roku udało
i spróbuję się z tego też cieszyć, doceniając siebie i być może wracając wstecz do tego, żeby przypomnieć sobie, kurde, ale to było ciężkie, ale ja się wtedy nacharowałam i powiedziałabym, w pewien sposób tak przybić sobie piątkę i tak sobie pogratulować. Nawet tak dosłownie w takim geście przybicia sobie piątki. Ja akurat bardzo coś takiego lubię robić. Bardzo mi się to spodobało z serialu How I Met Your Mother. A patrząc na to, co nam nie wyszło, a jeszcze do tych rzeczy, które nam wyszły, zastanowić się być może, co sprawiło, że mi to wyszło, czy ja mogę to jeszcze w jakiś sposób wykorzystać w przyszłym roku. I no właśnie, żeby tak się przyjrzeć, co sprawiło, że to się faktycznie udało i żeby popatrzeć też na takie swoje własne zasoby, bo my czasami, w szczególności mam wrażenie kobiety, przypisujemy swoje okoliczności jakby wszechświatu, a jakoś tak się udało. Tylko żeby zobaczyć, co ja zrobiłam w tym kierunku, że faktycznie to się udało, a patrząc na te rzeczy, które nie wyszły, one będą na pewno dużo bardziej trudne i tam będzie dużo więcej emocji, łatwiej będzie wzbudzić te takie nieprzyjemne, to powiedziałabym przeanalizować, co tam się dokładnie stało, dlaczego to nie wyszło, czy mogę się w jakiś sposób zabezpieczyć w przyszłości, żeby to się nie zadziało i też spojrzeć właśnie tutaj też na te okoliczności zewnętrzne, czy ja na pewno miałam na wszystko wpływ i dając sobie jakby takie przyzwolenie na to, że albo taką akceptację, że podejmowałam najlepsze możliwe dla siebie decyzje na tamten moment, mając te informacje, które miałam. Bardzo w sumie od razu jak to powiedziałaś, to mi się też przypomniało takie nawiązanie do tego, jak się podejmuje decyzje finansowe czy inwestycyjne, że też bardzo często my siebie biczujemy za błędy, ale prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Czasem na przykład nasz błąd, w cudzysłowie oczywiście, wynikał z faktu, że wydarzyło się coś w globalnej polityce albo jakąś decyzję podjęły banki centralne i po prostu nie mogłyśmy tego przewidzieć. No dobrze, ale wspomniałaś tutaj o takim temacie, że często, gdy zdarzy się nam coś takiego pozytywnego, to mamy tendencję do tego, żeby przypisywać to szczęściu, jakimś właśnie szczęśliwym okolicznościom. Jak pozbyć się tego przekonania? Bo jest to takie przekonanie, które trochę jednak pozbawia nas sprawczości, które tak jakby jest podsycone taką myślą, że my nie mamy wpływu na to, co się dzieje dookoła nas. No i że właśnie nie możemy też w jakiś sposób pozytywnie działać, żeby to nasze życie zmienić. Więc jak tę sprawczość w sobie odnaleźć? Tak sobie myślę. Ja też często myślę w kategoriach takich ćwiczeń, jak na to się odpowiadam i tak sobie myślę, jeśli mamy takie przekonanie, że coś wyszło tylko dlatego, że to był jakiś taki przypadek i łód szczęścia, to zapisać sobie być może po kolei, co ja zrobiłam w tym kierunku, żeby to się udało? Sprawdzić, ile mnie to pracy tak naprawdę kosztowało i na ile to była tylko moja i moja własna praca, a na ile to były okoliczności zewnętrzne, które się ku temu przyczyniły. I tak sobie też myślę, na przykład dajmy na to, poznałam kogoś i ktoś otworzył mi jakąś furtkę, to możemy sobie powiedzieć, że no tak, no dobra, udało mi się to, no bo poznałam jakąś tam osobę i ona mnie tam wprowadziła. Tylko, że coś takiego ja zrobiłam, że ja tą osobę poznałam, że ja na przykład podeszłam do niej, zagadałam, powiedziałam, cześć, zaczęłyśmy na jakiś temat rozmawiać i to nie jest tak, że to się tak samo z siebie wydarzyło, no bo ja też miałam ten swój udział, więc to być może wymagało ode mnie tego, żeby otworzyć się tak po prostu na innego człowieka, jakichś umiejętności komunikacyjnych, czy też takiej otwartości na to, że ta osoba coś mi zaproponowała. Czyli to też jest w dużym stopniu, to może być nasz wpływ, nawet jeżeli tego na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy. Dokładnie. Nawet to, że jeśli poznam jakąś osobę w jakimś takim jakichś takich biznesowych okolicznościach, no to przecież ja coś tam robiłam, to ja podjęłam decyzję, że tam pójdę. To nie jest tak, że ktoś mnie tam wepchnął jakiś los, a nawet jeśli ktoś by mnie tam zagonił, jakiś znajomy, no to przynajmniej miałam otwartą głowę, żeby tam pójść. No albo
Na przykład, jeżeli idziemy na spotkanie dla przedsiębiorców czy przedsiębiorczyń, to jakby z założenia już coś zrobiłyśmy w swoim życiu, że idziemy na to spotkanie, że mamy jakiś plan na siebie i na przykład chcemy się czegoś dowiedzieć na takim spotkaniu, więc faktycznie tak, ta nasza sprawczość tutaj jest. Znaczy, ja akurat jestem dużą fanką właśnie tego odnajdywania w sobie tej sprawczości i też działania, no bo nie wiem w sumie, czy to jest dobre czy nie, ale mam takie przeświadczenie, że po prostu należy działać niezależnie od okoliczności i po prostu jakby ufać, że to wyjdzie nam jak najlepiej. Okej, okay, ale jeszcze to jest jedno, jeszcze jest jedna kwestia, która też mi się kojarzy z takimi podsumowaniami i która też w pewnym stopniu nawiązuje do tego, co już powiedziałyśmy, a mianowicie czytałam w Twoich treściach, że nawiązujesz w nich do tak zwanej pułapki złego nastroju. Co to jest za pułapka złego nastroju i jak? Chciałabyś, żebym powiedziała na przykładzie stresu, czy może smutku? A może trochę obydwa? Może tak trochę obydwa. Okej, tak, bo chciałabym podać kilka takich przykładów. Rzeczywiście czasami mamy tendencję do tego, żeby w nią wpadać w takich momentach, kiedy jesteśmy tak bardzo mocno czymś przytłoczeni. I dajmy na to, jesteśmy bardzo mocno zestresowani w pracy. Ciężko się u nas dzieje. I żeby zapobiec tym wszystkim katastrofom, których my się spodziewamy w pracy, pracujemy coraz więcej. Czyli tak już mamy zły nastrój, pracujemy coraz więcej i odbieramy sobie źródła przyjemności, czyli spotkanie ze znajomymi, jakąś tam wieczorną jogę, cokolwiek lubiliśmy robić. I tak schodzimy coraz niżej, niżej i niżej, cały czas zabierając te rzeczy, które mogłyby nam ten nastrój poprawić. I to jest coś takiego, w co wpada naprawdę bardzo wiele ludzi, bo my tak naprawdę próbujemy się wydostać z tego trochę złą drogą, przyjmujemy złe strategie, a w przypadku, tak w przypadku bardziej stresu, a odnośnie smutku, ludzie czasami mają tendencję do tego, żeby się izolować, kiedy mają złe samopoczucie. Czyli znowu, i tak już jestem smutna i jeszcze zrezygnuję ze spotkania z przyjaciółką, po którym prawdopodobnie poczułabym się lepiej, nawet jeśli nie bardzo, to chociaż trochę, to zamiast tego siedzę w domu, robię jakieś takie rzeczy, które mogą wiązać się z marnowaniem czasu. No bo jak my jesteśmy smutni, to często zabieram się za jakieś takie rzeczy, które nam jeszcze bardziej odbierają tę energię. Czyli na przykład siedzimy w social mediach, widzimy te wszystkie takie idealne życia, więc nasz nastrój siada coraz bardziej i bardziej. To też jest w ogóle taki model powstawania różnych zaburzeń psychicznych, że właśnie gdzieś tam wpadamy w takie błędne koło złego samopoczucia. Czyli tak, żeby się przed tym uchronić, to działamy trochę naprzeciw naszym tendencjom. Więc jeśli jestem mega zestresowana w pracy, no to ja nie zaczynam pracować jeszcze więcej po 15 godzin dziennie, tylko właśnie szukam tych okazji na to, żeby w jakiś sposób się zrelaksować, odpocząć, iść na jakiś taki spacer w naturze. Czy jak jestem smutna, no to raczej zadzwonić właśnie do przyjaciółki i z nią pogadać, wyjść i zaktywizować się. Czyli chodzi o tak naprawdę nieuleganie swoim emocjom i nie dawanie im się kontrolować, bym powiedziała. Czyli też właśnie, no ale tak o tym wspomniałaś, ale to pewnie też nie jest takie proste, żeby zrobić coś wbrew swoim emocjom. Da się to w ogóle jakoś wyćwiczyć? Tak. Da się. Da się zdecydowanie. Myślę, że taką bardzo ważną rzeczą jest w ogóle zauważenie, co ja robię w takich trudniejszych momentach i zobaczenie, czy te strategie, które ja przyjmuję, czy one są pomocne, czy nie. Czyli tak naprawdę takie uświadomienie sobie tego, co się w tej chwili dzieje. I właśnie to może nam pomóc podjąć trochę taki bardziej uważny wybór, bym powiedziała, no bo to też są tak naprawdę w pewien sposób umiejętności uważności, czyli zauważania tego, co się u mnie dzieje i jak ten mój stan wpływa na decyzje, które ja podejmuję. Ale jest jak najbardziej do wyćwiczenia. Nawet bym powiedziała do zaplanowania. Na przykład w programie takim Mindfulness MBCT dla depresji robi się w ogóle taką
listę takich wczesnych wyzwalaczy, czyli co ja zazwyczaj zaczynam robić, kiedy mam zły nastrój i kiedy następnym razem mam zły nastrój, sobie na to patrzę i tak widzę, ok, dobra, wpadam znowu w tą samą pułapkę, ale mam już przygotowaną listę, co ja zrobię zamiast tego, więc my sobie to możemy dosłownie zaplanować. To jest bardzo ciekawe i takie bardzo w sumie pocieszające, jeżeli faktycznie mamy tendencję do tego, żeby wpadać w okres gorszego nastroju albo w taką spiralę stresu. Ale wspomniałaś o słowie uważność, więc tutaj nie mogę go pominąć, dlatego że większości z nas, i to też często jest taka forma, która się przewija przez media społecznościowe, większości z nas uważność kojarzy się właśnie z siedzeniem z kamą pod kocykiem i po prostu takim niereagowaniem na te wszystkie negatywne bodźce dookoła, ze spokojem wewnętrznym, ale ty właśnie wspomniałaś o uważności w kontekście swojego kontaktu z tymi negatywnymi emocjami. Jak więc, o co więc chodzi w uważności? Czym ta uważność jest? No i jak nam może pomóc na co dzień? Tak, ja bym powiedziała, że uważność to jest właśnie takie bycie w kontakcie ze sobą, że ja wiem, co się dzieje we mnie w danym momencie i podchodzę do tego z pewnego rodzaju akceptacją, bez takiego lgnięcia i jest mi okej z tym, co jest w tej chwili. To jest rzeczywiście dużo łatwiejsze w przypadku takich pozytywnych momentów, że my jesteśmy w stanie być tak bardzo w tu i teraz. Ale też z drugiej strony mamy takie trochę lgnięcie do tego, że chcemy, żeby to zostało z nami jak najdłużej i możemy mieć trochę taki bunt, jak coś takiego dobre, jak ta dobra rzecz się skończy. To jest taki bardzo szeroki temat, czym jest ta uważność, bo to nie jest tylko uważność na nas, na to, co się dzieje w nas, ale też w ogóle na zewnątrz, że jestem świadoma tego, co się dzieje w tu i teraz. Ale rzeczywiście ważne, tak myślę, w perspektywie samopoczucia i w ogóle powodów, dla których ludzie praktykują uważność, to jest to mindfulness takie na siebie. Czyli biorąc za przykład właśnie jakieś takie trudniejsze doświadczenia, smutek, to mogę być uważna z tym smutkiem na takiej zasadzie, że zauważam, okej, jest mi teraz źle. Nie staram się tego odepchnąć, nie oceniam tego, że w ogóle to nie powinnam być teraz smutna, bo są święta, wszyscy są radośni i w ogóle coś jest ze mną nie tak. Uważność w ogóle pozwala nam zauważyć, co się dzieje w naszych myślach, kiedy my mamy jakieś emocje. I znowu to daje nam taką możliwość wyboru, co ja chcę w związku z tym zrobić i czy ja w ogóle chcę podążać za tą myślą, która się wiąże ze smutkiem. I w tym wszystkim jest ważna też taka życzliwość w stosunku do tego, co my doświadczamy. Czyli można o tym pomyśleć trochę w taki sposób, że jak widzę u siebie ten smutek, to nie mam takiego odruchu odepchnięcia tego i pozbycia się go, tylko mam bardziej takie, powiedziałabym, przytulenie siebie i takie też zadbanie o siebie w tym wszystkim. Ale taki szacunek do własnych emocji, że żadna z nich nie jest lepsza niż inna? Dokładnie, to jest mniej więcej coś takiego. Bardzo mocno się to wiąże właśnie z nieocenianiem tego, co ja w tej chwili doświadczam i nielgnięciem albo nieuciekaniem od tego, co się we mnie w danym momencie dzieje. No ale też poza takim właśnie piciem gdzieś herbatki czy gdzieś tam obserwowaniem swojego smutku, to też są praktyki medytacyjne, bo ostatecznie to w nich jesteśmy w stanie tak się najbardziej przyjrzeć temu, jak bardzo reaktywny jest nasz umysł, jak bardzo on lgnie do niektórych myśli, czy jak bardzo jest w takich trybach, w takiej oceny lubię, nie lubię, chcę, nie chcę. I właśnie takie lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, to jest ostatecznie taki powód, dla którego my cierpimy. Też jest takie fajne, nie pamiętam imienia, Young się nazywa badacz, takie równanie on przedstawił, że cierpienie równa się ból razy opór. Czyli coś, co jest takiego trudnego w tych naszych
nieprzyjemnych doświadczeniach emocjonalnych jest też to, że my się im opieramy, próbujemy się ich pozbyć, czyli jesteśmy w stosunku do nich tacy niechętni. I może by to nie było takie mgliste i takie, że nie wiadomo o co chodzi, to chodzi właśnie o to, że mogę na przykład czuć lęk i mogę przy tym wszystkim się oceniać, że nie powinnam go czuć albo próbować się go pozbyć za wszelką cenę, odwracając w jakiś sposób uwagę, co na dłuższą metę może wcale nie pomagać, tylko sprawiać, że tego lęku będzie coraz więcej. I że też czasem staniemy się mniej świadomi i będziemy w mniejszym kontakcie ogólnie z tym, co się naprawdę dzieje gdzieś wewnątrz nas. I w związku z czym też będziemy mniej rozumieć, co się w ogóle z nami dzieje. Gdy mówiłaś o tej pułapce złego nastroju, to pojawiło się takie pytanie w komentarzach, że co zrobić, jeżeli już nie mamy siły? Jeżeli faktycznie na przykład już ta spirala nas zaprowadziła tak nisko, że, no, że po prostu jakby czujemy, że już no, nam ręce opadają. Czy właśnie uważność jest tutaj takim słowem, kluczem, takim miejscem, od którego możemy zacząć w takim momencie, gdy naprawdę już po prostu czujemy, że mamy wszystkiego dość? Trudne pytanie, odpowiedziałabym, że nie. Dlatego, że uważność jest dobrze zaczynać w momencie, kiedy ja się cieszę względnym dobrostanem psychicznym. Bo jeśli to jest taki brak energii, nic mi się nie chce z kategorii takich depresyjnych stanów, to wtedy uważność może tak naprawdę zrobić więcej szkody niż pożytku. Mówię, może, ale nie musi. To różnie bywa. Na przykład na kursy mindfulness nie przyjmuje się osób z aktywną depresją, bo to nie jest dobry moment. Wtedy wszystkie takie samokrytyczne myśli, które się ma na swój temat w depresji, one mogą nas uderzyć z podwójną siłą i wtedy będzie jeszcze trudniej sobie z nimi poradzić. Więc powiedziałabym, że w takim momencie, jeśli faktycznie nie mamy już na nic siły, nie jesteśmy w stanie nic robić, to jest raczej moment, żeby zgłosić się do specjalisty. I nie mówię od razu do psychoterapeuty, bo być może ja najpierw muszę wykonać badania i iść po prostu do internisty, zobaczyć, co tam jest w wynikach krwi, co się dzieje z tarczycą i czy ja na przykład nie choruję. Bo my często właśnie, jest taka tendencja do zakładania, że jak ja czuję podwyższony lęk albo smutek, no to ja na pewno już mam jakieś tam problemy psychiczne i już muszę biec do terapeuty albo psychiatry. A najlepiej jest zaczynać właśnie od lekarza internisty, sprawdzić, co tam się dzieje tak z takiego poziomu somatyki. Jeśli nic się nie dzieje, mamy wybór albo lekarz psychiatra, albo psychoterapeuta. A czasami też jest tak, że psychoterapeuta odeślę po prostu najpierw na leczenie psychiatryczne, bo to może być ten stan może być zbyt zły, żeby rzeczywiście takie terapeutyczne oddziaływania były skuteczne. Okej, okay, dobrze. To jest bardzo ciekawe, co wspomniałaś o tym, że żeby właśnie uważność zaczynać w momencie, w którym no, ten spokój w zasadzie, czy to zadowolenie z życia w nas gdzieś tam jest. I w sumie chciałabym wrócić jeszcze do takich bardziej przyjemnych tematów, chociaż do uważności jeszcze wrócimy na sam koniec. A mianowicie, powiedziałyśmy trochę o tych podsumowaniach i co robić, jeżeli te podsumowania nie wychodzą nam najlepiej tak obiektywnie, jak się skonfrontować z tymi trudniejszymi emocjami czy też trudniejszymi doświadczeniami. No ale teraz przejdźmy do tego, co przed nami, no bo ten okres przełomu roku jest też takim momentem, w którym my mamy tendencję do robienia swoich postanowień i tutaj mam do Ciebie również podobne pytanie. Po pierwsze, czy w ogóle warto robić noworoczne podsumowania, noworoczne postanowienia, dlatego że są dwie grupy ludzi, jedna, która je uwielbia i druga, która ich szczerze nienawidzi, więc do którego obozu Ty należysz? No, jak robić te postanowienia, żeby to nie był tylko słomiany zapał, żeby była realna szansa na ich dotrzymanie? To zaczynając ode mnie, ja należę do obozu, który postanowienia robi przez cały rok, ale nie zniechęcam do robienia takich noworocznych. Też przed live'em próbowałam spojrzeć na to, jakie są statystyki, ilu ludzi dotrzymuje tych postanowień po kilku miesiącach. I doszukałam się takiego, które, bo te wyniki są sprzeczne i to też może zależeć od populacji, nie znalazłam dla populacji polskiej. To jest tak, że te noworoczne postanowienia czasami ludzie częściej dotrzymują, że ten taki success rate jest czasami trochę większy.
Więc ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby je robić. Ale no właśnie robić się mądrze, bo dajmy na to, teraz postanowiłabym sobie, że okej, czas wrócić na siłownię, co jest absolutnie najgorszym momentem. Ja chodziłam na siłownię przez wiele, wiele lat i na początku roku zawsze był po prostu zalew ludzi i ciężko było znaleźć miejsca na zajęcia, więc to w ogóle zniechęcało, żeby chodzić na tą siłownię, no bo wszyscy teraz to robią. Też nie mówiąc o tym, że wiele usług jest po prostu droższych na początku roku, więc to też warto sobie przeanalizować. Ale powiedziałabym, że jak robimy te postanowienia, no to okej, najpierw, że tak powiem, usmartowimy je sobie. Jest ten taki model wyznaczania sobie celów, ale być może powiem komar polski, bo to jest tak naprawdę to samo. Czyli my musimy wiedzieć, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, czyli konkretnie. Jeśli ja na przykład mówię, że chcę zaoszczędzić w tym roku, no to ile ja chcę zaoszczędzić? Czyli to jest K od komara. Cel musi być konkretny. Następnie O. Czy ten cel jest w ogóle osiągalny? Czy to jest realistyczne, że ja mogę w tym roku zaoszczędzić 50 tysięcy? Czyli sprawdzam sobie, jak to wygląda z moimi finansami i ile ja jestem w stanie tak rzeczywiście w tym roku oszczędzić. Czyli dalej mamy M w tym komarze, czyli ten cel musi być mierzalny. Czyli właśnie znowu, jak ja sobie będę to mierzyć? W przypadku oszczędności być może to niech będzie jakaś tam konkretna kwota, którą sobie odłożę do poduszki finansowej. I też kiedy ja przede wszystkim będę to robić? Ja na przykład mam taki system oszczędzania, że ja zawsze w piątek przelewam sobie jakieś pieniądze na konto oszczędnościowe. I niezależnie, ja akurat nie mam takich konkretnych celi, ale niezależnie od tego, jaka to będzie kwota, ja zawsze przeleję coś. Czyli kiedy my to będziemy robić? Potem w komarze jest A, atrakcyjny. Czy ten cel jest faktycznie dla mnie ważny, czy to jest tak naprawdę mój cel, bo mogłam sobie wyznaczyć, że w tym roku chciałabym oszczędzić jakąś ogromną sumę pieniędzy, ale z drugiej strony być może na ten moment to podróże są dla mnie czymś ważniejszym i być może to nie jest taki czas, kiedy ja chcę jakoś bardzo dużo oszczędzać, tylko chcę się pocieszyć, cieszyć się, że ja mam możliwość te pieniądze wykorzystać. Więc sprawdzamy sobie, ustalamy sobie konkretnie ten nasz cel, żeby wiedzieć, gdzie my dążymy, bo jeśli my tego nie robimy, to jest trochę takie wyruszanie w drogę, ale bez żadnej mapy. Czyli tak idziemy na oślep, więc identyfikujemy też wszelkiego rodzaju przeszkody, które się mogą pojawić na drodze. I to znowu jest w kontekście właśnie tej realistyczności tych celów, czy ta kwota, którą ja sobie wyznaczyłam, czy ona zawsze będzie możliwa i mogę sobie pomyśleć, jakie wydatki mogą mi wpaść w roku, czy mogą być jakieś takie niespodziewane sytuacje. Czyli to jest znowu jakby, ja widzę tutaj dużo analogii do tego, co też mówiłyśmy o przygotowaniu się na przykład na krępujące pytania. Tutaj również przygotowujemy się na niektóre wydarzenia, które być może się nie wydarzą i nic nie stanie nam w przeszkodzie, ale mogą się wydarzyć. A jak robić te postanowienia tak no bardziej w zgodzie ze sobą w ogóle? Jak wyrwać się z tej takiej sztampy? Bo czasem te postanowienia, to też pewnie w dużym stopniu wynika z tego, co powiedziałaś. Czasem te postanowienia robimy dlatego, że wszyscy tak robią, że wszyscy stwierdzają, że muszą mieć własne mieszkanie, więc ja składam na wkład własny, ale mnie to nie kręci, to nie jest dla mnie atrakcyjne. Jak więc sprawić, albo przynajmniej no, spróbować te postanowienia robić tak bardziej pod siebie, w zgodzie ze sobą, a nie właśnie w oparciu o jakieś społeczne normy, tylko dlatego, że to może wydawać się tylko łatwiejsze. Przyszedł mi do głowy całkiem taki prosty pomysł, który można by zrealizować. Być może otworzyłabym sobie jakąś taką listę wartości. I dajmy na to, wybrać sobie 5 jakichś takich kluczowych wartości. Nie wiem, rozwój, rodzina, przyjaźń, cokolwiek tam jest dla nas ważne. I być może na tej podstawie zrobić podsumowania. Bo być może faktycznie moim celem na ten rok nie powinno być to, żeby oszczędzać pieniądze,
A może ja zaniedbałam trochę obszar relacji międzyludzkich i może to jest coś takiego, czego ja tak naprawdę w tym roku potrzebuję. Myślę, że to jest taki całkiem prosty sposób, który ułatwi nam wyznaczanie tych celów faktycznie w zgodzie ze sobą i z tym, co ja na ten moment potrzebuję. Okej, czyli po prostu znów być w kontakcie z własnymi emocjami, no, odpowiadać sobie też samemu, czy też samej na te najważniejsze pytania. Jeszcze chciałabym wrócić do jednej kwestii, którą częściowo poruszyłyśmy, ale nie rozwinęłyśmy jej, a mianowicie kwestii zazdrości, która w tym okresie świąteczno-noworocznym często się pojawia, dlatego że no właśnie atakują nas te wszystkie reklamy ogólnie pięknych ludzi w pięknych czerwonych strojach i sweterkach z reniferkami i jakby to szczęście nas tak po prostu otacza, że czasem wręcz mamy dość, ale też właśnie to jest taki moment, który sprzyja temu poczuciu, że wszyscy inni mają lepiej, a tylko ja mam problemy. No i ten potwór zielonooki, ta zazdrość gdzieś się w nas pojawia. Jak w ogóle próbować i czy w ogóle próbować walczyć z zazdrością? Jak też pozbawić siebie tych negatywnych uczuć i czy w ogóle próbować właśnie tego nie czuć, jakoś odciąć się od tego źródła zazdrości? Czy w ogóle odcinać się od mediów społecznościowych w tym czasie, próbować właśnie jakoś przetrwać do jakiejś jaskini? Ja ostatnio miałam jakąś taką kampanię antysocial mediową u siebie na Instagramie i bardzo mocno zachęcałam do tego, żeby jednak się odcinać, więc ja bym była bardziej w tym kierunku, niezależnie od tego, czy chodzi o porównywanie się i zazdrość, czy o to, że jesteśmy przestymulowani, warto jest też się odrywać. I też na przykład święta mieć więcej czasu na to, żeby spędzić go z rodziną, zrobić coś fajnego, a nie oglądać zdjęcia innych ludzi, takiego właśnie ich idealnego, cukierkowego życia, które też my teoretycznie to wszystko wiemy, że to jest jakaś tam fikcja, ale jak scrollujemy sobie tego Instagrama, to nasz mózg w ten sposób tego nie odbiera. My mamy wrażenie, jakby stajemy z takim wrażeniem, jakby być może na zasadzie jakiejś takiej akumulacji tych wszystkich osób, którym się wiedzie cudownie, że my rzeczywiście w porównaniu wyglądamy, nasze życie wygląda fatalnie. Więc ja zachęcam do tego, żeby na pewno ograniczyć korzystanie z social mediów i mamy różne funkcje w telefonie, które nam to umożliwiają. To jest dosłownie telefon po 15 minutach korzystania z jakiejś aplikacji mówi nam, ok, twój czas się skończył i musisz podjąć świadomy wybór. Albo ok, wychodzę z aplikacji, albo ignoruję. I na przykład na iPhone jeszcze jest tak, że ja muszę wybrać, na jak długo ja ignoruję ten limit. Czy to będzie minuta, 15 minut, czy może do końca dnia. I mi na przykład to się świetnie sprawdza. W szczególności w przypadku aplikacji takich jak TikTok, które bardzo mocno zżerają naszą uwagę. Ale jeśli już nie chcemy się odcinać, no bo też umówmy się, to jest całkiem fajne źródło rozrywki, więc nie dajmy się gdzieś tam zwariować, ale jeśli zauważymy, że te porównania jakoś tak bardzo mocno nam wchodzą, to być może ja bym zachęcała do tego, no bo my będziemy się zawsze porównywać. To też jest takie naprawdę bardzo ludzkie, że się porównujemy. Ale coś, do czego zachęcam, to być może porównywać siebie do siebie. Czyli jeśli być może jakoś tak w kontekście biznesowym, że coś tam chciałam osiągnąć, chciałam rozwinąć swoją firmę, no i mogę porównać to, gdzie jestem teraz, z tym, gdzie byłam rok temu i zauważyć, że no okej, też się rozwijam, być może nie jestem jeszcze jakoś bardzo daleko, ale porównując się sami ze sobą, my też nie tracimy tej motywacji. A co do takiego pozbywania się, takiego uczucia zazdrości, to jako psychoterapeutka powiem zawsze nie pozbywajmy się uczuć, tylko chcemy zrozumieć, co tak naprawdę za nimi stoi. Być może jakieś moje potrzeby są niezaspokojone, bo pod zazdrością może się kryć bardzo wiele różnych rzeczy, bardzo często też po prostu lęk. Okej, czyli to jest tym ciekawsze, co mówisz, że dosłownie
kilka dni temu, gdy mówiłam o też swoim podejściu do właśnie do porównywania się z innymi i też do tworzenia tych podsumowań i postanowień, to właśnie też wspomniałam, że to jest najlepsze rozwiązanie, żeby porównywać siebie do siebie z przeszłości i żeby patrzeć, jaką drogę przeszłyśmy i że też nigdy nie wiemy, z którego momentu startowała ta druga osoba, bo czasem startowała ten moment startu dla nas i dla innej osoby mógł być zupełnie inny. No dobrze, ale tak, powiedziałyśmy sobie już właśnie trochę o uważności. No już nasza rozmowa trwa całkiem długo, więc chciałabym jako taką klamrę na koniec do tej uważności wrócić. Dlatego, że no właśnie temat tej naszej dzisiejszej rozmowy, taki roboczy, który sobie gdzieś tam w tej głowie wymyśliłam, to jak żyć po swojemu, niezależnie od tego, czy to w święta, czy w Nowy Rok, czy nie. I w jaki sposób ta uważność może nam pomóc właśnie w takim odnalezieniu sposobu na życie po swojemu. Tak jak już mówiłyśmy, w uważności bardzo jest ważny ten kontakt ze sobą i ze swoimi emocjami. My jesteśmy od nich bardzo często odcięci, a emocje pełnią funkcję informacyjną. To odczuwanie emocji w ogóle jest czymś takim bardzo adaptacyjnym. My ich potrzebujemy. To jest trochę tak, że to jest taka najszybsza informacja o tym, czy coś jest dla nas dobre czy złe. Więc większy kontakt z tymi emocjami, też co za tym idzie, ze swoimi potrzebami, pomaga nam dokonywać takich wyborów, które są dla nas faktycznie ważne. Chociaż no, z drugiej strony na przykład taki lęk nas powstrzymuje przed dokonywaniem wyborów. Ale właśnie coś, czego nas uczy uważność, to nie reagowanie od razu na każdą emocję, czyli takiemu przyglądaniu się jej i zobaczeniu, co ona ze mną robi. I już naprawdę mając samą taką świadomość tego, co we mnie jest, łatwiej jest mi podejmować decyzje, bo my często dokładnie wiemy to, czego my chcemy robić, co będzie dla nas dobre. No ale właśnie nie zawsze za tym podążamy, bo te emocje w jakiś sposób nas czasami po prostu blokują. Czyli najważniejsze to, żeby po prostu od czegoś zacząć. Dokładnie. Też tak myślę, że uważność też nam daje ostatecznie ogromne uczucie spokoju. I to też właśnie spokój będzie sprzymierzeńcem tego, żeby, myślę, żyć po swojemu. No, lepszej puenty bym nie mogła wymyślić, bo faktycznie chyba też po takich latach pełnych niepewności i wyzwań spokój to jest taka jedna z tych rzeczy, o których większość osób marzy na co dzień i która bardzo chętnie byłaby tą jedną z dominujących kwestii w naszym życiu na kolejny rok czy lata. Milena, bardzo Ci dziękuję za rozmowę dzisiaj. Jestem przekonana, że to, o czym dzisiaj wspomniałaś w kontekście właśnie końcówki roku i podsumowań, i postanowień, będzie taką wskazówką, myślę, że dla wielu z nas, właśnie jak w tym wszystkim nie zatracić tego kontaktu ze swoimi emocjami i, no i właśnie jak żyć po swojemu albo jak najbardziej po swojemu, jak tylko się da. Więc dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Dorota. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za fajną rozmowę. Fajne tematy, myślę, poruszałyśmy. Też tak uważam. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. I jeszcze, ponieważ parę osób pytało, ta rozmowa będzie zapisana, więc i będziecie ją mogły, czy też mogli wysłuchać również w formie podcastu, więc każda osoba, która dołączyła do nas nieco później, będzie mogła nadrobić. Dziękujemy. Dzięki, Dorota. Dobrego wieczorku, cześć. Dobrego wieczoru.